Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli nie będzie pasowało do Państwa sytuacji życiowej, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu. I już patrzymy, co tam w kwietniu będzie się działo ciekawego u naszych bliźniąt. Już patrzymy. Z jaką energią będziecie wchodzić w miesiąc kwiecień? Dziewięć buław. Co pomaga bądź przeszkadza? As kielichów. Wasze działania, zamiary, jakie czyny, kroki będziecie w tym miesiącu podejmować? Sześć denarów. Co odchodzi do przeszłości? Co już definitywnie pożegnaliście? Sześć kielichów. Co będziecie analizować, planować, o czym myśleć? Rycerz mieczy. Przesuwać, jak zwykle, pierwsze czytanie, wybaczycie mi, kochani. Ok. Najbliższa przyszłość. Magik. Super. Bo będziecie kontrolować całą sytuację. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli takie wasze przeczucia, odczucia, emocje. Słoneczko, bardzo dobrze. Optymistycznie nastawieni do świata, ludzi. Wasze otoczenie, rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy. Paść denarów. Wasze obawy bądź nadzieje. Osiem kielichów. I koniec miesiąca. Jak to się wszystko skończy? Dziewięć denarów. Bardzo ładnie. Karta tła. Siedem mieczy. Tak sobie patrzę na to czytanie, moi kochani. Przewaga jest kielichów, z tego co widzę. Chociaż pół na pół z denarami, ale bardziej tutaj wygląda mi na to, że jesteście bardzo ostrożni. W jakiejś dziedzinie życia, tak? Wasza energia na ten miesiąc jest to dziewiątka buław. Dziewiątka buław mówi o tym, żebyście byli troszeczkę ostrożni, bardziej się izolowali trochę od otoczenia, tak? Mieli mniej zaufania, nie każdemu tak od razu ufali, bądźcie czujni. To jest też walka z przeszkodami, tak? Wyczekacie tutaj na właściwy moment, aż ten trud, jakiś atak może z zewnątrz, się skończy. Bronicie tutaj swojego. Przede wszystkim bronicie siebie, bronicie swoich wartości, bronicie swojej przestrzeni życiowej, być może pozycji zawodowej, być może pozycji w związku.
jest już Wam bardzo ciężko, bo ktoś Was nieźle poturbował, tak? I musieliście się takim murem odgrodzić od większości świata, swojego otoczenia, ale to dlatego, żebyście po prostu nie zostali stłamszeni, żebyście nie zostali pokonani w jakiś sposób, zdobyci, tak? Dajecie dalej radę, walczycie, nie poddajecie się, bronicie swoich granic, bronicie swojego być może dobytku, mieszkania, majątku, swoich dzieci, jakichś wartości, poglądów. No widać, że już jest Wam ciężko, jesteście w tym miesiącu naprawdę zmęczeni, ale się nie poddajecie. Dalej wytrwale bronicie się, tak? I walczycie. Nie pozwalacie nikomu wejść na Wasze terytorium. I teraz karta, która Wam pomaga bądź przeszkadza. No mnie się wydaje, że to jest karta, która raczej pomaga, ale czasami może być tak, że ta miłość, ta przyjaźń, te pozytywne emocje mogą przeszkadzać, ponieważ wtedy nie myślimy racjonalnie. Za bardzo wszystko bierzemy emocjonalnie, bardziej myślimy sercem niż rozumem. I czasami może nam to wyjść no nie za fajnie, tak? Więc moje kochane bliźnięta, zastanówcie się, czy warto, czy czasami nie lepiej schować serce, uczucia, emocje do tak zwanej zamrażarki i spojrzeć na wszystko chłodno, tak jak ten rycerz mieczy tutaj. Bo Wy będziecie analizować, myśleć, jesteście bardzo bystrymi, inteligentnymi osobami na pewno, tylko właśnie te uczucia, czy one będą Wam tu pomagać, czy będą Wam przeszkadzać. Czasami się litujemy nad kimś lub nad jakąś sytuacją. A, no dobrze, odpuszczę mu, odpuszczę jej, zlituję się, okażę mu łaskę jej, tak? Ale pamiętajcie, Wy byście tak zrobili. Ale czy w odwrotnej sytuacji Wasz oprawca, ten, który Was tutaj atakuje, który Was męczy, który Was doprowadza już do ostateczności, postąpiłby tak samo? Czy byłby taki miłosierny w stosunku do Was, tak? As kielichów, pełnia szczęścia emocjonalnego, miłość, radość, przyjaźń. Jakaś szansa od losu, ale zastanówcie się, czy to Wam będzie pomagać w tym miesiącu, czy raczej przeszkadzać. Jeżeli macie taką sytuację, gdzie naprawdę no, musicie jednak być tacy wyrozumiali, litościwi, miłosierni, współczujący, tak? To weźcie ten kielich i użyjcie go w tej sytuacji. Ale jeżeli ktoś jest wobec Was podły i naprawdę już przegina ostro, to radzę, żeby ten kielich został zamrożony na jakiś czas, bo on będzie Wam przeszkadzał. Być może jesteście osobami niezwykle wrażliwymi, a empatycznymi, ale Wasz przeciwnik nie, tak? Cała sytuacja może nie pozwala na to, żebyście emocjonalnie do tego podchodzili. Tylko chłodno, logicznie, intelektualnie wszystko trzeba analizować. Ten kielich, mówię, to jest wspaniała karta, bo to jest pełnia miłości, szczęścia i spełnienia emocjonalnego. Tylko czasami, jeżeli emocje wezmą górę w jakiejś sytuacji, to my na tym tracimy, tak? Bo jesteśmy właśnie osobami bardzo wrażliwymi. I czasami te emocje, te uczucia przeszkadzają w życiu. Bo na przykład nie umiemy powiedzieć nie, bo nie umiemy być asertywni, bo nie umiemy postawić kategorycznie na swoim, dotrzymać słowa, dotrzymać konsekwencji, tak? Więc zastanówcie się, kochane. Jeżeli trzeba, pokierujcie się emocjami, uczuciami w tym miesiącu, ale jeżeli czujecie, że ktoś Was wykorzystuje pod tym względem, to zamroźcie to swoje serce, te swoje emocje na ten miesiąc, bo wtedy po prostu zmiękniecie i ta osoba, czy ta sytuacja pokona Was, tak? Dobrze. Wasze zamiary, Wasze w tym miesiącu podejmowane kroki, działania, mamy szóstkę denarów. Co dla jednych bliźniąt będzie to próba wyrównania
finansowego, takiej równowagi, zachowania balansu, doprowadzenia do tego, żeby harmonia i ład zapanowały w Waszych finansach. Być może to jest zwrot jakiejś pożyczki. Być może ktoś Wam odda jakieś pieniądze. Może staracie się o jakiś kredyt, o jakąś zapomogę. Oczekujecie jakichś pieniędzy, czy to świadczeń jakichś socjalnych, czy to jakieś podwyżki, premii. Na pewno chcecie, żeby te pieniądze wreszcie do Was przyszły i żeby ta równowaga w dawaniu i braniu była zachowana, tak? Czyli chcielibyście w tym miesiącu, że dla tych bliźniąt, które są winne komuś pieniądze, żeby pospłacać wszystkie zobowiązania, długi, a dla tych z kolei, które oczekują pieniędzy dla siebie, chciałbyście, żeby wszystko zostało uregulowane, żeby te pieniądze weszły na konto, kto ma co zapłacić, żeby Wam oddał, lub te wszystkie instytucje finansowe, które powinny Wam przekazać jakieś pieniądze, żeby się wywiązały, tak? Więc będziecie tutaj dążyć do równowagi. Być może, co niektórzy będą chcieli udzielić komuś pomocy finansowej, tak? Podzielić się z kimś, ale pamiętajcie, żeby znowuż nie przekombinować, tak? Żeby to wszystko było takie wyważone, zbalansowane. Równowaga w finansach. Chcecie w tym miesiącu zachować równowagę finansową. Co odchodzi do przeszłości? Mamy kolejną szóstkę. Tym razem szóstkę kielichów. Ja myślę, że tutaj przechodzi do przeszłości takie rozmyślanie, wspominanie dawnych czasów, czasów dzieciństwa, wspomnień szkolnych. Karta też mówi, że może przestaliście już myśleć o dzieciach, być może przestaliście zachowywać się jak dzieci, przestaliście fantazjować i rozmyślać o przeszłości, tkwić w tej przeszłości i cały czas ją analizować, która tak naprawdę nic Wam nie daje, tak? Czyli tutaj odchodzą do przeszłości jakieś właśnie wspomnienia, marzenia, jakieś rozpamiętywania, tak? Albo po prostu chodzi tutaj o dzieci, że to już odchodzi do przeszłości, nie, temat dzieci nie wraca do Was, tak? Lub Wasze takie naiwne dziecięce zachowanie. Dobrze. W głowie mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy, o czym będziecie myśleć? Rycerz mieczy to jest bardzo szybka energia, trochę chaotyczna, przepraszam, gwałtowna, nerwowa, taki nerwus choleryk, mogę powiedzieć. Więc będziecie szybko, intensywnie myśleć w tym miesiącu, kochane bliźnięta, i to naprawdę będziecie jakieś mocne takie decyzje podejmować. Być może myślicie też o jakichś sprawach urzędowych, być może jakieś listy polecone dojdą, jakieś dobre wiadomości szybkie. Ja myślę jednak, że to przez Was w tym miesiącu będzie podjęta jakaś konkretna decyzja i podejmiecie ją szybko, nagle, niespodziewanie, tak gwałtownie. Rycerz mieczy może zwiastować też osobę, tak? Mężczyznę z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, 30-35 lat. Takiego trochę nerwusa, narwańca, ale inteligentnego, czytanego. Zazwyczaj jest to jakiś urzędnik, jakiś ktoś właśnie związany z prawem, policjant, notariusz, adwokat. Jakiś upierdliwy urzędas też może być, którego nie przegadacie. Może po prostu dojść nawet z nim do awantury. Więc to jest w Waszej głowie. Być może czeka Was jakaś poważna rozmowa, albo po prostu Wy będziecie podejmować takie konkretne, szybkie decyzje w tym miesiącu. Rycerz mieczy to jest ogromna inteligencja, ale też pewność siebie, tak? Jakieś nieoczekiwane wydarzenia, więc Wy tutaj coś planujecie, rozmyślacie nad jakimś szybkim działaniem, żeby jakieś sprawy, być może urzędowe, szybko załatwić. I teraz tak, najbliższa przyszłość. Najbliższa przyszłość, macie kartę maga.
Jeżeli to jest Wasza energia, to bardzo, bardzo fajnie, ponieważ będziecie naprawdę mocną postacią w tym miesiącu. Nie dość, że będziecie mieli silną wolę, będziecie kontrolować sytuację, będziecie panować nad wszystkimi sprawami i mało tego, te sprawy będą się toczyć tak, jak sobie zaplanujecie. Będziecie wszystko, że tak powiem, realizować. Po Waszej myśli oczywiście. Mag jest to osoba, która uwielbia eksperymentować, lubi uczyć się, chłonie wiedzę jak gąbka, ma wszystkie narzędzia do tego, żeby spełniać swoje plany, marzenia, wykreować sobie swoją rzeczywistość i doskonale potrafi manipulować słowem, czynem, potrafi sobie skombinować naprawdę wszystko to, czego chce. To jest też karta założenia firmy, działalności gospodarczej, karta ludzi, którzy grają na scenie, więc może co niektórzy aktorzy mnie tutaj słuchają. No będziecie naprawdę silną osobowością w tym miesiącu, tak? Jeżeli to dotyczy Waszej energii. Jeżeli nie, uważajcie na manipulatorów, osoby, które mogą po prostu tak Wami zakręcić, że zrobią z Wami, co będą chciały, tak? Mogą Was wykorzystać finansowo, mogą Was wykorzystać w jakiś taki inny, fizyczny sposób. Mogą Was oszukać, okłamać, jakąś kontrolę mieć nad Wami, tak? Że będziecie robić dla nich to, co oni sobie zażyczą. Taki jest mag, więc mag też mówi o nowym początku, o jakichś nowych przedsięwzięciach, tak? Nowym etapie w życiu. O koncentracji na sprawach, panowaniu, kontrolowaniu, tak, tych spraw. Więc no tutaj musicie już sprawdzić, czy to chodzi o osobę, która się pojawi w Waszym życiu, czy to jednak Wy będziecie sprawcami swojego losu, Wy będziecie pieczę trzymali nad wszystkimi sprawami i no, osiągniecie, myślę, sukces. Coś tutaj zaczniecie, coś sobie wykreujecie, stworzycie sami i to będzie coś fajnego. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli Wasze emocje, nastroje, nastawienie w tym miesiącu do wszystkich spraw, bardzo optymistyczne. Będziecie naprawdę emanowali świetną energią. Z takim nastawieniem, że wszystko Wam się uda, że wszystko będzie dobrze. Słońce mówi o stałości, o bezpieczeństwie, o radości, szczęściu, miłości, o sukcesach, o wielkiej witalności takiej naszego organizmu, ale takiej witalności też duchowej, tak? O optymizmie, o płodności. Jest to karta też zwiastująca dziecko, te panie bliźnięta, które by planowały. No i o zyskach, bogactwach, o wszelkich przyjemnościach, tak? Więc ja myślę, że w tym miesiącu, kochane bliźnięta, będziecie w doskonałym nastroju i będzie to słońce ogrzewało Was i motywowało właśnie do działania, tak? Że będziecie mieli masę energii do tego, żeby jednak stawić czoła tym wyzwaniom, które tutaj są, bo jesteście w energii wyzwania, jakby nie było. Musicie obronić coś. Ciężko już Wam jest, bo być może jest duży atak z zewnątrz, ale Wy się nie poddajecie. Mogą przeszkadzać tutaj te emocje, ale ja myślę, jak troszeczkę pokierujecie się intelektem, to te emocje zejdą na bok i musicie chłodno i trzeźwo kontrolować sytuację. Co na to otoczenie? Otoczenie. Paść denarów, energia młoda, zazwyczaj dziecka do 18 roku życia, z trygonu ziemi, byk panna koziorożec. Student, nauka, nowy biznes. Wasze otoczenie tak jakby Wam tutaj no, kibicowało takimi małymi, że tak powiem, słówkami, tak? Czyli nie wtrąca się, nie angażuje, ale coś tam może próbować doradzić. Pozytywne sprawy finansowe jak najbardziej. Co jeszcze o Paziu? Wróży dobrze wszystkim interesom i pomysłom, które dotyczą spraw materialnych, tak? Może nowa praca? Kto
ktoś z otoczenia Wam coś zaproponuje nowego. Ja jeszcze dołożę tutaj karty, więc to czytanie będzie jakieś takie bardziej jaśniejsze. No ale na razie omawiamy tutaj sobie po kolei. Wasze obawy lub nadzieje. Wy się obawiacie jakiegoś odejścia bądź powrotu. Ósemka kielichów mówi o zmęczeniu emocjonalnym. Coś już tak Was wyprowadziło z równowagi, że po prostu trzaskacie drzwiami, idziecie, zostawiacie wszystko tak, jak jest. Jesteście zmęczeni, chcecie odpocząć, nabrać sił, takiej mocy wewnętrznej, tak? Uspokoić emocje, wyciszyć się. I to jest tak, karta powrotu albo karta odejścia. Może się zdarzyć tak, że ktoś będzie chciał się pojawić znowu w Waszym życiu, z kim kiedyś zerwaliście, tak? Być może tu jest ten znajomy z przeszłości, znajoma, tak? Karta odejścia bądź powrotu. Nie zamykamy za sobą drzwi, nie palimy mostów. W każdej chwili, jeżeli wrócimy do równowagi emocjonalnej, możemy wrócić, tak? Ale na razie no, obawiacie się. Obawiacie się, czy tutaj ktoś do Was wróci, czy Wy będziecie zmuszeni odejść. Jak kończycie miesiąc? Miesiąc kończycie pięknie dziewiątką denarów. Czyli wygląda na to, że jesteście szczęśliwi. Czujecie się pięknie, dostatnio. Niczego Wam nie brakuje, na pewno w sprawach materialnych. Wyglądacie jak dosłownie taka dobra partia na wydaniu. Ale jesteście sami, tak? Czyli tak jakby ten świat materialny wszystkie Wasze sprawy zaspokoił, no ale jesteście sami, tak? Nie ma tej bratniej duszy, nie ma tego partnera. Co jeszcze? Dziewiątka denarów mówi o świetnych finansach. Zakupie nieruchomości, działki, mieszkania, domu. To są wysokie jakieś wynagrodzenia. To może być podwyżka w pracy, może być premia. Jakieś nieoczekiwane pieniądze, na przykład spadek. Co jeszcze z dziewiątki denarów? Może być to wygrana. No na pewno jakieś duże pieniądze. Ogólnie karta mówi o szczęśliwych sprawach dotyczących finansów. Więc tutaj na to nie powinniście narzekać, tylko dlaczego jesteście w tym wszystkim sami. Tło. Siedem mieczy. Karta złodzieja. Karta oszusta. Karta osoby unikającej odpowiedzialności. Karta osoby, która nie chce być złapana na gorącym uczynku. Podkradanie się, skradanie, tak? Co jeszcze? Siódemka mieczy mówi o oszustwach, o przekrętach. Ale też o takiej zdradzie, o tworzeniu dystansu, więc być może jakieś plotki, jakieś wiadomości tu widzę jeszcze w tle. Nowe informacje. Być może tutaj chodzi o jakieś, no, nieszczere intencje, tak? Bo to jest karta tła. Złodziej, oszust, krętacz, nie chce być przyłapany, robi coś cichaczem, wynosi, skrada się, wchodzi, wychodzi. Manipuluje sytuacją tak, żeby nikt go tutaj nie nakrył. No, myślę, że będziecie wiedzieli, o co tutaj chodzi w tym miesiącu, ale być może chodzi o jakieś tutaj zobowiązania finansowe, też tak może być. Może czekacie na jakieś pieniądze, a ktoś tutaj manipuluje sprawą. Dobrze, podobieramy sobie karty, kochani, bo musimy sobie tutaj dobrać. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi u bliźniąt. Najpierw sobie wyjaśnię te 9 buław. Dlaczego Wam jest tak ciężko?
9 buław. Proszę o wyjaśnienie karty 9 buław. Sąd ostateczny, czyli jakieś odrodzenie. Sąd ostateczny mówi nam o nagłych, nieoczekiwanych zwrotach w Waszym życiu, tak? Na Waszą korzyść. Więc Wy po prostu dążycie do tego, żeby było Wam dobrze, do tej dziewiątki denarów, tak? I dlatego bronicie się. Bronicie się przed czymś z zewnątrz, co Was atakuje, co Was ciągle jakoś nogi Wam podkłada, tak? Kłody pod nogi, podcina Wam skrzydła. To jest zmiana bardzo szybka sytuacji, tak? Ale to może być powrót lub odrodzenie, może jakiegoś starego pomysłu. Może myśleliście o czymś w przeszłości lub o kimś, tak? I teraz decydujecie się jednak, żeby wrócić do tego. Może to jest związane z uczuciami, z miłością. Dobrze, o co chodzi z tą szóstką kielichów? Co tu odeszło do przeszłości? Rozpamiętywanie czego? No tak, mamy rycerza buław, kochani, czyli jakiś romans. Jakiś mężczyzna z trygonu ognia, 30-35 lat, baran, lew bądź strzelec. Jakiś romans tutaj. Coś, żeście tutaj pożegnały. Kogoś znajomego, kogoś z przeszłości, kogoś, kogo dobrze znaliście. Być może obawiacie się, że to nikomuś tutaj wróci. Proszę o wyjaśnienie rycerza mieczy. Koło fortuny, czyli karta zmian, czyli tak jakbyście nagle postanowili zmienić swoje życie, tak? Postawić świat do góry nogami i zacząć zupełnie inaczej. Koło fortuny jest to zmiana losu. Jest to nagły bieg wydarzeń, tak? Coś ruszy nagle do przodu. No z rycerzem mieczy i koło fortuny, no to koło fortuny po prostu jak torpeda poleci. Rycerz mieczy jest bardzo szybką energią, jeszcze koło fortuny jeszcze bardziej podkręca tą energię, więc Wy szybko myślicie, tak jak, żeby szybko wyjść z jakiejś sytuacji, szybko zadziałać, szybko coś zmienić, tak? To jest też karta karmy, nowego cyklu, ale też coś od leksu, jakaś wygrana, jakieś pieniądze, ale raczej mi to wygląda na szybkość działania, będziecie szybko podejmować jakieś decyzje. 6 denarów. Czego dotyczy 6 denarów? No i znowu pojawiło się 8 kielichów, kochani. Boicie się powrotu czego, kogoś lub Wy będziecie odchodzić od czegoś. Może przestaniecie kogoś finansować, wspierać finansowo, chcecie od tego odejść. Też tak może być. Macie już dosyć, tak? Może ktoś był z Wami, tylko ten rycerz buław, na zasadzie no pieniążków, tak? Czuł pieniążki, wiedział, że Wy zawsze będziecie przy nim, pomożecie mu zawsze i on to wykorzystywał, tak? A Wy teraz chcecie odejść od tego. Koniec, szybko podejmujecie decyzję. I nagła zmiana w Was zachodzi, tak? Odradzacie się na nowo, już jesteście zupełnie nowymi osobami, inaczej myślicie. Dobrze, słońce nie będę wyjaśniać, tego maga teraz. Kto to jest ten magik? Czy to jest Wasza energia, Wasze działanie, postępowanie, że będzie teraz jak Wy chcecie? Czy to jest ktoś, kto jednak ma nad Wami kontrolę i nadal manipuluje całą sytuacją? As kielichów. Kochani, to jest szansa od losu, ale myślę, że przy tej karcie to jest po prostu coś związanego z uczuciami. Coś związanego z uczuciami. Ktoś może tutaj wpływać na Wasze emocje, na Wasze uczucia. Ktoś może Wami manipulować, sterować, brać Was na litość. Mówić Wam jakieś rzeczy, że na przykład słuchaj, jak nie będziesz ze mną, to ja się, nie wiem, zabiję albo zrobię sobie coś złego. Słuchajcie, to jest manipulowanie uczuciami, czyli ktoś będzie chciał Wami manipulować, grać na Waszych uczuciach, wzbudzać Was litość, tak? Być może chodzi o pieniądze. No zastanówcie się, kochani, jeżeli ktoś tak jest w Waszym środowisku, to odcinajcie się tym mieczem, tym rycerzem mieczy, tak? Bo zobaczcie, karta tła jest siódemka mieczy, czyli złodzieja, oszusta, który chce Was okraść. Okraść Was. Wykorzystać. I jeszcze jak on to sprytnie robi, on robi to tak, że Wy nie zwracacie w ogóle na to uwagi, tak? Doi z Was pieniądze, doi z Was uczucia. I jeszcze tak
umiem manipulować całą sytuacją, tak pięknie słowami gra, tak was czaruje, że wy zawsze się litujecie i ulegacie mu, bo jest ten kielich, czyli wy całe swoje emocje mu oddajecie, tak? Dobrze, co na to otoczenie, ten paź denarów? Co to jest to otoczenie? Dwa denary. Proszę Państwa, to jest karta mówiąca albo o jakiejś drugiej osobie, albo mówiąca o tym, że musicie zachować równowagę, albo wasze otoczenie musi, bez względu na to, jaka jest tutaj pogoda na tej karcie, tak? Jaki jest ten sztorm, ten pajac musi ustać na jednej nodze i jeszcze żonglować tymi monetami. Widzicie? Oj, kochani, chyba zacznę zbierać na kamerę, bo naprawdę już mnie denerwuje ten sprzęt. Z daleka ładnie widać, a z bliska, no nie umie zoomować. Coś jest popsute chyba. No nieważne. Balans, równowaga. Zobaczcie, czyli tak jakby otoczenie też wam narzucało, żebyście zachowali równowagę w tym swoim chaotycznym świecie, tak? Że może być raz tak. Cały czas są zmienne sytuacje, że wszystko się buja, faluje, tak? Raz na górze, raz na dole. Ale wy musicie ustać w miejscu. Pojawia się druga karta karmy. Być może jest to coś do odpracowania, tak? Znowu się pojawia równowaga, żeby zaistniała w waszym życiu, ale równowaga finansowa też jak najbardziej. Ósemka kielichów, rycerz kielichów. Nowa wiadomość dotycząca uczuć. Nowe dobre wiadomości. Wy się tego obawiacie, tak? Że ktoś znowu wyjdzie do was z uczuciem. Rycerz kielichów jest to mężczyzna 30-35 lat, trygon wody, rak, skorpion bądź ryby. Ale wy się obawiacie, że znowu ktoś może wam wyznał uczucia i znowu was będzie szantażował emocjonalnie. Wiesz, ja cię kocham. Ja naprawdę zrobię dla ciebie wszystko, wiesz, ale kup mi nowy samochód, albo wiesz co, naprawdę jesteś taka wspaniała, jesteś dla mnie miłością mojego życia, ale wiesz, spłać mi na przykład 10 tysięcy prowidencie. Słuchajcie, to jest na takiej zasadzie, nie dajcie się zmanipulować pod względem emocjonalnym. Nie dajcie się zmanipulować i wykorzystać. Nie bądźcie takie miłosierne, łatwowierne. Mówię, kochane bliźnięta, no zamrożcie troszeczkę te swoje uczucia, nie kierujcie się uczuciami, bo osoba, która zobaczy, że wy jesteście tacy emocjonalni do tego wszystkiego i zawsze mu wybaczycie, zawsze ustąpicie, to będzie was okradał, będzie was wykorzystywał i będzie po prostu robił z wami co chce, tak jak robi to magik. Magik steruje wszystkim, magik wam powie to, co będziecie chciały usłyszeć, magik zrobi to, co będziecie chciały, żeby zrobił, byle osiągnąć z tego korzyść. Tak? Bo magik ma do tego wszelkie narzędzia, atrybuty, on jest wyszkolony. On jest utalentowany w tym, on uwielbia, umie doskonale kłamać, oszukiwać, bajerować, no tak po prostu sprawiać pozory, żebyście wy uwierzyły w to wszystko, w ten jego teatrzyk, tak? Więc uważajcie na tego magika, bo karta tła, złodziej, uważajcie na to, no żeby ktoś was po prostu nie wykoleił. Koniec miesiąca, 9 denarów. Bardzo ładnie, karta 4 denarów, zatrzymacie pieniądze przy sobie. Czyli ja myślę, kochane bliźnięta, że jeżeli nie dacie się już złapać na te piękne słówka, na te obietnice, na takie jakieś drobne czyny, prezenciki, duperele i te inne rzeczy, zatrzymacie pieniądze przy sobie, tak? Nie będziecie po prostu już takie łatwowierne, nie będziecie kierowały się właśnie tymi empatycznymi uczuciami, zatrzymacie pieniądze dla siebie, zblokujecie się i będziecie szczęśliwe, tak? Z tym, co macie. Może będziecie same, ale już nikt was nie okradnie, bo zrobicie stop, odetniecie się po prostu jak ten rycerz mieczy, jednym cięciem szybkim, odetniecie się od jakiegoś pasożyta, który was po prostu wykorzystuje finansowo. No dziwne czytanie, moi kochani, dziwne. Ale cóż, no tak karty pokazały. Wiadomo, jest to czytanie ogólne, weźcie z niego tylko to, co z wami rezonuje. Jeżeli nie, sprawdźcie jeszcze swój ascendent.
Tak to widzę na ten miesiąc. Ktoś będzie chciał od Was pieniądze wyciągnąć, już tak podsumowując. Ktoś z Waszej przeszłości, kogo dobrze znacie. Ktoś z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Ale Wy szybko zmienicie całą sytuację, tak, diametralnie. I powiecie nie, będziecie asertywne i nie dacie się wykorzystać, mam nadzieję, tak? I nie pozwolicie tej osobie z powrotem wejść w swoje życie, ja tak myślę. Mimo, że może coś do niej czujecie, mimo, że to jest jakaś miłość Waszego życia, mimo, że łączą Was jakieś fajne wspomnienia. Ale pamiętajcie, że ta osoba ma nieszczere intencje i bardzo jej zależy na Waszych pieniądzach, bo Wy jesteście, myślę, osobami samotnymi, macie kupę kasy, świetnie zarabiacie, zadbane, piękne, otaczające się dostatkiem, co niektóre może piękny dom, piękne mieszkanie mają, no na pewno, moi kochani. A tutaj się jakiś delikwent nagle pojawia z Waszej przeszłości i wyciąga rączkę. Tak? Pomóż mi, daj mi, ja zrobię dla Ciebie wszystko. Nie łapcie się na to, kochane bliźnięta. Dobrze, jeszcze wybiorę dla Was takie, taką mądrość, może taką, takie przesłanie od mistrzów duchowych. Proszę o taką jedną kartę dla naszych bliźniąt na kwiecień tego roku. Mahaszochach Ragoczy. Nauczyciel. O, widzicie? Piękne kolory. Boże, jak ja uwielbiam takie kolory. Fiolety, indygo. Takie przygaszone róże. Już Wam, moi kochani, czytam, o co tutaj chodzi z tym nauczycielem. Co on Wam radzi na ten miesiąc? Ta karta dotyczy uczenia się i nauczania. Wiele zdobyłeś poprzez swoje doświadczenia i kontakty międzyludzkie. A teraz nadszedł czas, by przekazać tę wiedzę innym. Twoja obecna sytuacja przynosi możliwości wzrostu duchowego i daje Ci ważne życiowe lekcje. Gdy tylko je zrozumiesz i zaakceptujesz, stare wzorce znikną i zostaną zastąpione przez wspaniałe nowe doświadczenia. Dodatkowe znaczenie karty. Ta osoba lub sytuacja daje Ci ważne życiowe lekcje. Twoje życiowe cele wiążą się z nauczaniem. Wybacz Twojemu dawnemu nauczycielowi. Wskazane jest, byś kontynuował naukę i nauczał innych. Ale bardziej, kochani, do tej całej sytuacji po prostu wygląda mi to zdanie. Ta osoba lub sytuacja daje Ci ważne życiowe lekcje, tak? Może musicie się nauczyć asertywności, może musicie się nauczyć mówić nie, kochani, bo wy jesteście dobrymi osobami, widać, empatycznymi i ktoś skrzętnie to wykorzystuje, jakiś tutaj okropny człowiek, który po prostu kradnie, może nawet nie materialnie, ale emocjonalnie, okrada was emocjonalnie, oszukuje was, coś przed wami ukrywa. Dobrze, moje kochane bliźnięta, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo radości, spełnienia marzeń, wytrwałości, asertywności i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.